Drodzy internauci, serdecznie Was witam w codzienniku biblijnym i pozdrawiam Was słowami pochodzącymi z Pisma Świętego z dwóch miejsc. Z Psalmu 121 oraz z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z rozdziału 3. Pozwolicie, że połączę te dwa fragmenty. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki, ponieważ wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. Mamy środek tygodnia. Tygodnia trochę nietypowego, bo dla jednych powoli ten tydzień się kończy. Rozpoczyna się długi weekend. Dla jednych to czas odpoczynku, czas może i urlopu, ale dla innych to czas po jutrzejszym święcie całkiem normalnej pracy. Niezależnie od tego, w jakiej znajdziemy się sytuacji, czy będą to piękne, zielone tereny, zachęcające do spędzania wolnego czasu, czy też po prostu kolejny dzień w tygodniu, w miesiącu, w roku, słyszymy słowa, które mogą nam wiele pomóc w naszym spoglądaniu na rzeczywistość. Bo czasy mamy niełatwe. Chyba większość z nas czegoś takiego jeszcze nie doświadczała, że budzimy się i docierają do nas wieści przerażające, wieści wojenne o Ukrainie, o wojnie, ale z drugiej strony docierają także pełne niepokoju wieści ekonomiczne. A to benzyna dobija do 8 zł, a to ponoć węgiel za 3000, a zima po lecie w końcu kiedyś przyjdzie. Strach się bać. Dlatego bardzo potrzeba nam takich słów, którymi rozpocząłem. Bardzo potrzeba słów o Bogu, który do nas przychodzi, który jest z nami, który towarzyszy nam na drodze naszego życia. Jest na początku, jest w środku i jest też na końcu. I objawia się jako ten Wybawiciel. Inaczej możemy powiedzieć jako Zbawiciel, Odkupiciel, Wybawca. Czyli ktoś, kto przychodzi z pomocą w sytuacji, kiedy sami za bardzo nie potrafimy sobie dać radę z otaczającą rzeczywistością. To przesłanie jest centralnym orędziem chrześcijaństwa i warto, aby ciągle było słyszalne na tym świecie. Moi drodzy, jest taka znana chrześcijańska pieśń. Znajdziemy ją też w naszych śpiewnikach ewangelickich. Jej autorką jest Hedwig von Redern. Urodziła się w Berlinie, w tymże samym Berlinie zmarła w roku 1935. Była autorką chrześcijańskich wierszy, opowiadań i pieśni. Nie miała łatwego życia, chociaż pochodziła z bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny. W jej rodzinie pełno było generałów i bogatych właścicieli ziemskich. Niestety jej ojciec wcześnie zmarł. Rodzina przeprowadziła się do Berlina i tam żyła w całkiem skromnych warunkach. Młoda Redernówna poświęciła się służbie wśród ludzi. Pracowała z dziećmi w szkółkach niedzielnych, w duszpasterstwie personelu medycznego oraz w duszpasterstwie dla policjantów i ich rodzin. Zaczęła wcześniej publikować wiersze, założyła z przyjaciółmi takie stowarzyszenie misyjne, które te wiersze także propagowało. W latach 20. XX wieku przeniosła się do dzisiejszego Gusiewa, czyli dawnego Gumbinen, miasta leżącego dziś kilka kilometrów na północ od granicy z obwodem kaliningradzkim. Wiele jej pieśni śpiewa się do dnia dzisiejszego, także i u nas w Polsce. Najbardziej z nich znana to jest pieśń Mą drogę znasz. Ponoć była śpiewana w
czasie rewolucji październikowej wśród siedzących w więzieniach. Było słychać słowa: mą drogę znasz. Wydaje mi się, że jest to najlepszy komentarz do słów Pisma Świętego, które przytoczyłem na początek. Może nimi zakończymy. Mą drogę znasz, choć ja jej nie znam wcale. Ta pewność pokój wlewa w serce me. Ucisza serca wszystkie trwogi żale. Ty drogę znasz, więc czego lękać się? Mą drogę znasz, ty znasz też wszystkie czasy. Wytknąłeś dawno mego życia plan. Chcę chwalić cię za wszystkie twoje łaski. Pociechę, radość czerpię z twoich ran. Ty wszystko wiesz, skąd groźne wiatry wieją. Ty w czasie burzy błogą ciszę dasz. Więc choć w nieznane idę, lecz z nadzieją, że jesteś ze mną i mą drogę znasz. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.